Latem 2006 roku w podmokłym grzęzawisku w Irlandii dokonano zaskakującego odkrycia. Dziwna organiczna masa wykopana z wilgotnej ziemi okazała się niecodziennym połączeniem świętych tekstów i torfu. To było coś, czego nigdy dotąd nie znaleziono. Coś, co nie miało prawa przetrwać. Odkryty artefakt był cennym manuskryptem powstałym w złotym wieku monastycyzmu. Już choćby dlatego zasłużył na poczesne miejsce wśród wczesnych tekstów chrześcijańskich, przemawiających do nas z otchłani historii. Ale ten pradawny psałterz dał nam coś więcej. Klucz do niezwykłej tajemnicy, rodzącej wiele pytań i sięgającej do korzeni chrześcijaństwa w Europie Zachodniej. Tajemnicy podważającej ustalone teorie na temat początków irlandzkiej kultury, a jednocześnie budującej most łączący chrześcijan na Wyspach Brytyjskich z Bliskim Wschodem. To zdumiewające zobaczyć coś takiego wydobyte z torfowiska po kilkunastu wiekach. Każde odkrycie tak starej księgi jest wydarzeniem. Bez wielkiej przesady można to porównać z odkryciem zwojów znad Morza Martwego. I podobnie jak zwoje znad Morza Martwego, psałterz Swadenmor prowadzi nas do korzeni chrześcijaństwa. Nie do Rzymu, tylko na pustynię Bliskiego Wschodu. Skarby wczesnego średniowiecza. Psałterz Swadenmor odkryto daleko poza egipską pustynią. Stało się to w irlandzkim hrabstwie Tipperary podczas wydobywania torfu przeznaczonego do szklarni i szkółek roślin w Holandii. Jeden telefon do Irlandzkiego Muzeum Narodowego w Dublinie wywołał prawdziwą burzę. Początkowo uznałem to za dowcip. Nie byłoby to nic dziwnego. Ja sam zadzwoniłem kiedyś do głównego konserwatora, mówiąc, że odkryto nasiąkniętą wodą księgę. Wcześniej słysząc, że ktoś znalazł w ziemi starą księgę, odpowiadałem: kawał z brodą. A wtedy skakałem przy torfowisku głośno przeklinając. To było niesamowite uczucie. Amatorski film z miejsca znaleziska. Ostrożnie odgarnąłem torf, żeby zobaczyć okładkę. I od razu wiedziałem, że to wyjątkowe odkrycie. Od razu wiedzieliśmy, że to sensacja na światową skalę. W archeologii właściwie nie notowano dotąd podobnych odkryć. W dodatku zorientowaliśmy się, że ta księga musiała być kiedyś bardzo ważna. Niezwykłe znalezisko przewieziono do pracowni konserwatorskiej w Dublinie. Umieszczono je w chłodni, wciąż w bryle wilgotnego torfu. Konserwacyjne właściwości torfu były dobrze znane z wcześniejszych odkryć ludzkich szczątków w dawnych bagnach na obszarze całej Europy. Jednak nigdy dotąd nie chodziło o delikatny, welinowy manuskrypt. W obliczu unikalnego odkrycia naukowcy z Muzeum Narodowego sięgnęli po opinie i wskazówki największych ekspertów z całego świata.
Miałem kłopoty z zaśnięciem przez dobry miesiąc, bo ciągle myślałem, co robić. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z czymś takim. Zwykle, gdy coś znajdziemy, możemy zajrzeć do książek albo pogadać z kolegami, którzy już się zetknęli z podobną sytuacją. W tym przypadku niczego takiego nie było. Wszystko, co robiliśmy, było czymś nowym. Czas grał główną rolę. Wydział Konserwacji Muzeum zwrócił się o pomoc do szeregu zagranicznych ekspertów. Ale każdy żądał bliższych szczegółów na temat znaleziska wciąż spoczywającego w bryle torfu. Od tego uzależniali możliwość podjęcia się zadania jego wydobycia i konserwacji. W końcu do muzeum przyjechał znany konserwator John Gilles i rozpoczął długi i żmudny proces odzyskania księgi. Otrzymałem to w dużym, białym, plastikowym pojemniku. Po zdjęciu pokrywy od razu zrozumiałem, że muszę na nowo wszystko przemyśleć. Miałem pewne wstępne wyobrażenie, jak ta księga może wyglądać, ale okazało się ono błędne. Denerwujesz się? Mógłbym powiedzieć, że nie, ale i tak nie uwierzysz. Jasne, że się denerwuję. Jednak moje doświadczenie podpowiada mi, że przede wszystkim nie możemy niczego robić pochopnie. Każdy krok musimy najpierw przedyskutować. Od czego zaczniemy? Są tu resztki powłoki, duży fragment i kilka mniejszych. Nie wiemy, co znajdziemy. Po jej usunięciu możemy odkryć wspaniałe iluminacje lub unikalny podpis. To dlatego każdy krok jest taki ekscytujący. Dla konserwatora manuskryptów ten jest prawdziwym wyzwaniem, bo właściwie nic o nim nie wiemy. Dawna Irlandia słynęła ze świętych i uczonych. W złotej epoce tworzono tu piękne manuskrypty, jak te z Doros i Kells. To była wspaniała cywilizacja, ale niestety pozostało po niej niewiele artefaktów. W Irlandii księgi zawsze były czczone. Bogato ozdobione manuskrypty to może najcenniejszy jej wkład do światowego dziedzictwa. Księga z Kells, Cathach, Księga z Darrow to sławne zabytki przeszłości i bezcenne dzieła sztuki. Teraz psałterz z Fadenmore miał dołączyć do tej ekskluzywnej listy. Powstanie tych ksiąg, cały rozwój piśmiennictwa w Europie, ściśle wiąże się z chrześcijaństwem, które rozpowszechniło się na kontynencie dzięki Cesarstwu Rzymskiemu. Wraz z religią przyszły też sztuka i umiejętność pisania. Słowo pisane pochodziło od Boga. Chrześcijaństwo i piśmiennictwo są nierozłączne. Istniał święty tekst, Biblia, i ludzie musieli umieć czytać, żeby móc poznać Słowo Boże. Żeby zrozumieć Europę, trzeba znać religię chrześcijańską i wpływ, jaki wywarła na ludzi. Pomijając już kwestię wiary, przyniosła ona także kulturę i wiedzę, w tym także słowo pisane. Cała ówczesna cywilizacja opierała się na chrześcijaństwie. Przywiązanie Irlandczyków do ksiąg było niezwykłe. Dzięki temu we wczesnym średniowieczu na wyspie powstała wspaniała kultura łacińska. Ludzie tacy jak święty Patryk i jego następcy wiedzieli, że muszą